Witam, witam i o zdrowie pytam. Następne wideo z serii Mike Delay, Mike Nauczyciel. Dzisiaj powiemy sobie parę słów e, w tej historice parę słów o zaimkach. Co to są zaimki? Sprawdźcie sobie w Wikipedii. No, zaimki to są ja, ty, my, wy, ja, ty, ono, na ono, to, my, wy, oni lub mój, twój. To są dzierżawcze mój, twój i zaimki dopełnieniowe ze mną, z tobą. Go jego i tak dalej. Różne takie dziwne słówka. Dobra. Najpierw czytam powoli, polski, niderlandzki, potem czytam tylko powoli niderlandzki, potem czytam szybko, niderlandzki. Potem sobie powiemy parę słów, o e, tam coś zanalizujemy. OK? Zaczynamy. A Wy podążajcie za tekstem, lub osłuchujcie się, słuchajcie, powolutku. Anna. Ja czy ty, czy razem? Anna, ik, of jaj. of samen. Nie chce mi się. Może ona? I habe zaj? Mam ją o to spytać? Zalek anhar frahen? Tak, poproszę. Dwie minuty później. Twej minuten later. Ok, ona mówi, że musisz się jego spytać. Ok. Zaj zecht, dat je het anhem mult frahen? On nie może, on jest zajęty. Hai kann niet. is bez Przecież to nie jest wiele pracy. A nikt nie chce tego zrobić. Het is toch niet veel werk. niemand wil het doen. E, zrobimy w tak. Co? Zrobimy to w takim razie razem. Han dat dan samen doen. Właściwie to chcę, żebyście wy to zrobili. Ich wil eigenlek. Daj Juli dat han dun. Masz rację. Masz wystarczająco do zrobienia. Nie chcę Cię o to prosić. Je hebt hlajk. Je like. hebt te dun. Ik wil het niet an jou vragen. Dzięki. Właściwie to muszą oni to po prostu zrobić. Danke. Eichelik moeten zaj dat hewą dun. E, przecież mogą pomóc dwie minutki. Ze kunnen toch wel twee minucies helpen. Masz spytam ich. Je hebt gelijk. ga het an ze vragen. Dzieci, bez dyskusji. Kinderen, geen dyskusji. Wasi rodzice zdecydowali. Juli auders hebben besloten, że dzisiaj wy musicie wyrzucić śmieci. Dat juli vandaag het afval moeten wehojen. Ben i to niesprawiedliwe. Dat is niet early. Nie możecie tak nas traktować. Juli Kunnen uns nich zo behandeln. Nie chcemy tego zrobić. We willen dat niet dun. Hmm, <coughs> Mike mówi: Nie chcę wieczorem jechać po lody. Hmm, Ik wil vanavond nit for ices riden. A Anna odpowiada: A ja jutro nie chcę postawić trampoliny. And ich wil morgen den tra de TRAMPOLINE niet opzetten. Ben i Lizzie, okej, okay, okej, okay, okej, okay. idziemy wyrzucić śmieci. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wejdę het afal weghojen. Super. Teraz czytam tylko powoli po niderlandzku. Ik, of jaj, of samen. Ik heb geen zin, misschien zaj, zal ik het afal. Zal ik het aan haar vragen? Ja, graag. Twee minuten later. Oké, okay, zij zegt dat je het aan hem moet vragen. Hij kan niet, hij is bezig. Het is toch niet veel werk en niemand wil het doen. Gaan wij dat dan samen doen? Ik wil eigenlijk dat jullie dat gaan doen. Je hebt gelijk, je hebt al genoeg te doen. Ik wil het niet aan jou vragen. Dank je. Eigenlijk moeten zij dat gewoon doen. Ze kunnen toch wel twee minuutjes helpen. Je hebt gelijk. Ik ga het aan ze vragen. Kinderen, geen discussie. Jullie ouders hebben besloten dat jullie vandaag het afval moeten weggooien. Dat is niet eerlijk. Jullie kunnen ons niet zo behandelen. Wij willen dat niet doen. Hmm, ik wil vanavond niet voor ijsjes rijden. En ik wil morgen den trampolinen niet Oké, Okej, okej, okej. gaan het affal wech Dobra. Teraz takim normalnym, troszeczkę szybkim tempem yy, przeczytam to. Zobaczycie, że jeżeli jesteście początkujący, że nie połapiecie się, o co w tym chodzi, nie powyłapu, powyłapujecie tych słów, ale jak się osłuchujecie z tym drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty i znacie kontekst, to zobaczycie za piątym, szóstym razem, już wyłapiecie. Wy, wyłapiecie słówka, zdania. Nie będzie Wam tak łatwo to, tego powtórzyć jeszcze. Ale wyłapiecie, wyłapiecie. O, on to mówi, on to mówi. Bezpośrednio będziecie mogli powtórzyć. Bo żeby to powtórzyć, to Wy musicie to czytać. Nie pięć razy, ale 50. Żeby wyćwiczyć te mięśnie buzi, bo to o to chodzi. Te mięśni buzi. Tam jest wiele dźwięków w języku niderlandzkim, hiszpańskim, japońskim, włoskim, gdzie. Trzeba tą buzię troszeczkę ułożyć do dźwięków, których mnie normalnie nie wydajemy w języku polskim i w tym tkwi cały sekret. Okej, okay, czytam teraz szybciej. Ik of JAJ, of samen. Ik heb geen zin, misschien zei. Zal ik het aan haar Ja, graag. 2 minuty later. Okej, okay. ZAJ ze dat je het aan hem moet vragen. Hij kan niet, hij is bezig. Het is toch niet zoveel werk en niemand wil het doen. Gaan wij dat dan samen doen? Ik wil eigenlijk dat jullie dat gaan doen. Je hebt gelijk. Je hebt al genoeg te doen. Ik wil het niet aan jou vragen. Dank je. Eigenlijk moeten zij dat gewoon doen. Ze kunnen toch wel twee minuutjes helpen? Je hebt gelijk. Ik ga het aan ze vragen. Jezus. Je hebt gelijk. Ik ga het aan ze vragen. Kinderen, geen discussie. Jullie ouders hebben besloten dat jullie vandaag het aan hen Adafels... Jesteras. Kinderen, geen discussie. Jullie ouders hebben besloten dat jullie vandaag het afval moeten weggooien. Ben en dat is niet eerlijk. Jullie kunnen ons niet zo behandelen. Wij We willen dat niet doen. Hm, ik wil vanavond niet voor reisjes rijden. En ik wil morgen de trampoline niet opzetten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wij gaan het afval weggooien. Nou, to tak, osłuchujcie. jeszcze mistras. To is szybko, oni tak szybko mówią. To is ogóle szybkie tempo. Wielu Holendrof nie mówi as tak szybko, ale... W ćwiczeniach musicie też mieć ta, ta, taką poprzeczkę, żeby połapać się. I słyszycie, że te słowa się tak strasznie zlewają. My po polsku jak mówimy, też te słowa się tak strasznie zlewają. Te po, polskie słowa, co nie? Obcokrajowiec też nie wie gdzie jest rozróżnienie między jednym słowem a drugim. Więc te słowa się rzeczywiście zlewają i wy też jak czytacie musicie powoli sobie te słowa zlewać. Hmm. Tak, musicie je zlewać, bo kiedy się kończy jedno słowo i dźwięk się kończy, od razu przychodzicie do następnego. Nie robicie tego mikro zatrzymania oddechu. Po prostu lecicie dalej. Dobra. Um, jakie my tu mamy słówka? Zobaczcie. Eichelek właściwie jest napisane Eichenlek. Eichenlek właściwie. Eichenlek. Eichenlek. Ale usłyszycie wielu chodrendrów? I tak samo ja czytałem Eichelek. Eichelek albo einhele, Eichenlek. To jest to samo praktycznie. Eichelek, Eichenlek. To jest tak, jakby Polak powiedział Jabłko albo Jabko. Można tak i tak powiedzieć, co nie? No to jest rzeczywiście Eichenlek, ale szybciej się mówi Eichenlek. Mam następne słówko Eindelek. To jest tak, Eindelek w końcu. Eindelek. Eerlek, szczery, sprawiedliwy, eerlek. Eerlek. Behandlen, traktować. Ik heb geen Nie mam ochoty. Ik heb heynzin. To nie jest ik heb ich heb heynzin. Nie. To he jest mięciutkie. Prawie niesłyszalne. Ik heb geen zin. Ik heb, ich heb, ich heb Basic, zajęty. Auder, rodzice. Aud, stary. Auder, rodzic. Albo starszy, starsza, starsza osoba. Starszy, coś starszego. Het afal, śmieci, odpady, wechojen, wyrzucić, ik wil chcę, wilen chcieć, wajwilen willen chcemy to jest cała odmiana czasownika wilen chcieć. Kunen, móc umieć, potrafić. Dlaczego kunen znaczy trzy rzeczy: móc umieć, potrafić. No to, bo my w języku polskim mamy w sumie umiem jeździć na rowerze, w sensie potrafię, umiem. Albo mogę jeździć na rowerze, mogę, w sensie wolno mi. Jak przeanalizujecie sobie to tą, tą po polsku, mogę, umiem, potrafię to zobaczycie, że jak, o, albo nie mogę, nie mogę, nie mogę tego zrobić. Dlaczego? Bo nie umiem, czy że nie wolno mi, nie mam zezwolenia? Więc takie, nie mogę czegoś zrobić w języku polskim bezpośrednio nie wiem o co chodzi. Nie mogę, bo mi nie wolno. Że nie mogę, bo e, nie wiem, mam, mam rękę w gipsie czy coś, czyli nie jestem w stanie, nie potrafię. Język niderlandzki rozdziela te dwa czasowniki na kunen i mochen. Mochen tutaj nie mamy, to jest w innym tekście e, i będzie jeszcze dużo o tym tekstu. tekstu jest o tym dużo tekstu. Chyba, no, że w przyszłości oglądasz, a nie w 2021, to jest dużo materiałów o tym. Kunen, mochen, ok, więc kunen to jest móc umieć, potrafić i to troszeczkę trzeba. E, Trzeba, trzeba troszeczkę to umieć zinterpretować, trzeba to przećwiczyć. Z tym problemu potem nie będziecie mieli. Kinderen, dzieci, to nie jest kinderen, tylko kinderen. Kinderen, nie? Kinderen. Okej, okay. Juli, to jest wy, Juli. Albo was, widzę was, xy Juli, widzę was, xy Juli. Albo wasz, wam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Juli. Ma, oni mają jedno słówko na t, cały ten zaimek. Za, zaimek, za, zaimek osobowy, zaimek dzierżawczy, zaimek dopełnieniowy. Juli zostaje. U nas zaimek osobowy ja, ik. Znaczy, ik, ja, ik. Zaimek osobowy. Zaimek dopełnieniowy. Maj, my, my, mnie, mi i tak dalej, i tak dalej. Zaimek dzierżawczy. Mój, moja. Main. E, no. Zwróćcie, sprawdźcie, sobie, gdzieś będzie materiał o tym. W listopadzie 21 jeszcze o tym materiału nie ma, ale po tym będzie cały, całe te tabelki. Albo kupcie sobie książkę za 40 zł i tam macie e, jakąkolwiek książkę do gramatyki tam macie zaimki osobowe: ja, ty, my, wy, bla, bla, bam. Zaimki dopełnieniowe: dopełnieniowe mnie, ci, tobie, e, on, to będzie z nim. Z nim, co nie z nią, i tak dalej. To są dopełnieniowe zaimki. Zaimki dzierżawcze: mój, twój, jego, jej, i tak dalej, nasz, wasz, i tak dalej. Trzeba sobie odświeżyć po prostu wiedzę. I uwaga, lipiec to jest Juli, a wy, wasz, i tak dalej, to jest Juli. Juli, Juli. Słyszycie różnicę? Nie, bo tu nie ma w sumie różnicy. Juli, Juli. Jest różnica w pisowni i. No, jak ktoś w zdaniach mówi, to wiecie, o co chodzi. Tak jak polskie słowo zamek. Też ma różne znaczenia. Dobra. O, przeskoczyłem. Uwaga. Har. On tutaj w tekście mówi, co nie? Czy, czy mam się ją o to zapytać? Har. Har to jest jej, nią. Zapytać się jej. E, to jest har, jeją. Dehar to są włosy. Tak samo. Har, har. Jak to rozróżniczycie? No Rozróżnicie, jak za nauczycie się troszeczkę tej gramatyki, osłuchacie się, usłyszycie, gdzie to stoi w zdaniu, co pasuje. Nie za pierwszym razem, nie za drugim razem, ale za piątym, dziesiątym już będziecie wiedzieć. Hem. Nim, niego, go i tak dalej. Hem. Zapytać się go, zapytać się jego, zapytać się go? Hem. Ich het an hem frachen? Hem. Sein, w tym wypadku, w tym tekście to jest jego. Na przykład jego samochód. Sein auto. Jego dom, sein haus. Tak samo jej, jej włos, jej dom, har, haus. Jej włosy, har, har. No. Ok. Sein, jego. Sein, być. Sein to jest czasownik, być. I tu się odmienia. Ich bin, ja jestem i tak dalej, i tak dalej. Sein to jest być. I sein to jest jego. To jest to samo słówko, niestety. Ale to łatwo rozróżnić po prostu w tekście. Wiecie, gdzie to stoi i wiecie, jak to potem w przyszłości rozróżnić, jak się wyćwiczycie. Ons. To jest waj zaimek osobowy, my, waj, ons, to jest zaimek i dopełnieniowy i dzierżawczy, bo dzierża dopełnieniowy to jest na e, nami i e, nas, a zaimek dzierżawczy to jest nasz, nasze. Nie skupiacie się zajmki dzierżawcze osobowe, dopełnieniowe i tak dalej Obyście tylko wiedzieli czego użyć w zdaniu. Nasz, nami, nasz. ok ons. Ons się odmienia czasami na onze, jak jest e, rzeczownik. Z rodzajnikiem D, na przykład samochód, to będzie onze auto, nasz samochód. A jak jest rzeczownik? Z rodzajnikiem het. Het haus to będzie ons haus, a nie onze haus. To jest cała ta różnica. Ok? Zaj, ze. To jest ona, zaj, ze, nie ma różnicy. Jak chcesz bardziej podkreślić w zdaniu, że chodzi o nią, a nie o jakiś tam ten kontekst tego zdania, to użyjesz zaj. A jak, jak to ten, to, jak, jak to nie ma znaczenia że tu konkretnie o nią chodzi, tylko chcesz zdanie powiedzieć ona sprząta, ze to, op albo ona jest, ze is ze, ze się po prostu łatwiej wymawia, Holendrzy są tak, tak tacy sprytni, że sobie tak to wymyślili, zajze ona zajze, to są też oni, one to jest to dokładnie to samo <laughs> jak to rozróżnić, jak roz, tu mam sobie zapisałem, jak rozpoznać zajze czy to jest ona, czy oni, one Rozpoznasz to patrząc na odmianę czasownika przy, za, przy tym zaimku. Czyli czasownik jest odmieniony do dźwięku podniesienia lub do dźwięku nogi. Czyli na przykład, zaj is to jest ona jest, zaj Sei to jest oni są lub one są. ze is, ona jest, ze Sei zijn" oni są. zajkaukt, Ok, a teraz jak wiedzieć, czy jest oni sprzątają, czy y, oni gotują, czy one gotują? zajkauken. Oni albo zaj, one nie wiecie. Końc, kropka, nie wiecie. My, my, my macie nadzieję, że w kontekście yy, będziecie wiedzieli. Nie wiecie, czy to jest oni gotują, czy one gotują. Po prostu język nieradzki tego nie uwzględnia. W kontekście prawdopodobnie, mam nadzieję, że będziemy wiedzieli. Zaj, Zajkałken. Zaj oni gotują, one gotują. Więc jak widzisz zdanie w tekście, czytasz coś i masz, bam. Nie masz kontekstu i jest zaj, to nie wiesz, czy jest, to jest oni gotują, czy one gotują. Więc nie martw się, jeżeli nie, umiałaś, nie umiałeś tego, tego rozgryźć. Ale zazwyczaj w kontekście wiadomo, co nie, o co chodzi. W tekście, w książce jakiejś, czy coś, to już wiadomo, czy to oni o. Nich, czy... Dobra, nagadałem się już. Nagadałem się już. Komentujcie, jak macie, wiecie, co, co nie, jakąś sprawę, czy coś. Przeglądajcie sobie playlisty, list odtwarzania koniecznie. Szukajcie zagadnień, których potrzebujecie subskrybujcie jak chcecie, dawajcie łapkę w górę, bo wtedy to będzie wypromowane dla większej liczby Polaków, którzy też chcą się nauczyć niderlandzkiego. Komentujcie jak czego, czegoś Wam brakuje lub, lub coś, lub chcecie mnie pochwalić, dzięki. Ale najważniejsze jest, uczcie się. Czytajcie to wszystko i się osłuchujcie i czytajcie, dużo czytajcie, żeby się przyzwyczaić, żeby Wam to nie sprawiało, nie sprawiało problemu e, mówienie po niderlandzku. Gramatyka jest troszeczkę mniej ważna niż po prostu gadanie. Trzeba gadać, po prostu gadać, gadać. Oni Was zrozumieją. A jak nie zrozumieją, to się dopytają: Co miałeś na myśli? Co miałeś na myśli? Trzeba gadać. A żeby się gadać, żeby dobrze gadać, to trzeba sobie dużo czytać, żeby się przyzwyczaić do tych dźwięków, do tego rytmu. Języka, jak te literki przeskakują, łączyć, łączyć łączyć, sylaby w jeden wyraz, a potem wyrazy w całe zdanie, jako jeden wyraz, żeby to płynnie czytać. Ćwiczcie to. Dobra, nagadałem się już. Do następnego cześć.